Jeden z nich podszedł, wypił łyk wódki, którą trzymał w butelce. Coś powiedział, czy chcą jobać, coś. Ona oczywiście nie odpowiedziała nic. Wyciągnął pistolet, zabił ją na miejscu. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Historii Hiking. Dziś zabierzemy Was do powiatu świdnickiego, ale nie dzisiejszego powiatu, tylko tego, który kiedyś nazywał się Kreis Schweidnitz, czyli do czasów właśnie lat 40. i 30. XX wieku. I aby się tam dostać, potrzebna jest właśnie stara niemiecka mapa, która ukazuje mi, co mniej więcej w tamtym czasie było tam ulokowane. Ja będę szukał takiego jednego starego pałacu, z którym wiążą się dość makabryczne historie i dzięki tej właśnie starej mapie mogę sobie prześledzić, gdzie on się znajdował. I lecimy sobie delikatnie linią kolejową, właśnie linią bystrzycką z Wrocławia do Jedliny-Zdrój. Mamy Niederweistritz, czyli Dolną Bystrzycę, Bukersdorf, czyli właśnie Burkatów i prawie jesteśmy już u celu, Oberweistritz, czyli właśnie Górną Bystrzycę. I tutaj, gdzie jest Oberweistritz, znajduje się ten obiekt, który chciałem Wam dzisiaj pokazać. Świetność, ten pałac ma już dawno za sobą. Generalnie porozbijane okna, wyprute futryny, dach oczywiście już zarwany, leje się deszcz, zapadnięte stropy. Czasami nawet i przychodzą tu jeszcze współcześni szabrownicy, zrywając piranochron albo inne mosiężne czy żeliwne elementy na skup złomu. Ale w 1945 roku, przed wkroczeniem Armii Czerwonej, to miejsce tętniło życiem. Było przebogato zdobione, z przepięknym parkiem, fontannami i oczywiście stałym umeblowaniem, wyposażeniem, kryształami, porcelaną. Był też sejf właśnie na dole schowany w piwnicy. I kiedy pierwsi Polacy przyjechali, tutaj czerwiec, koniec, początek lipca 1945 roku, to na dole w piwnicy leżała rozstrzelana Niemka z rozstrzelanym Niemcem. Jeden z tych Niemców miał ucięte ucho. Sejf był otwarty w pół, czyli generalnie z dołu wyciągnięto jakieś części, a u góry, tam gdzie była taka mała szufladka, nie da rady. Nikt nie potrafił otworzyć. Przypuszczalnie tego Niemca torturowano, obcięto mu ucho, aby zdradził szyfr. Kto to zrobił? Ciężko powiedzieć. Czy byli to Rosjanie? Czy byli to Polacy? Czy też Niemcy, bo oni tu jeszcze cały czas trwali i liczyli na powrót oczywiście czego? Amerykanów i Anglików, którzy będą bić się z Rosjanami i będą ich sojusznikiem. Do dzisiaj nie znam odpowiedzi na to pytanie. Natomiast wiem, że z 8 na 9 maja drogą na dole przejechały pierwsze oddziały Armii Czerwonej, a rodzina ta niemiecka, czy tak zwane dwie kobiety, młodsze i jedna starsza, uciekła do ziemianki w parku. I tam została przez Rosjan 10 maja znaleziona. Jestem w dawnym salonie, gdzie oczywiście nie ma już stiuków, bogatych rozet, nie ma pełnych mebli, kryształów, ale były. I te Niemki znalezione przez Rosjan, wyciągnięte z ziemianki, szczególnie te dwie młode dziewczyny, tu w tym salonie zostały brutalnie zgwałcone. Kilkunastu żołnierzy radzieckich je tutaj zgwałciło. Była jeszcze jedna starsza kobieta, która nie wzbudzała zainteresowania Rosjan. No bo była starsza, około 80. Skoro mieli dwie młode, to po co im starsza? I ona szła w takim amoku za tymi właśnie, które tutaj ciągnięto do tego salonu. Na sam koniec, kiedy już było po wszystkim, Rosjanie zobaczyli, że stoi ta starsza kobieta tam koło tych drzwi. Jeden z nich podszedł, wypił łyk wódki, którą trzymał w butelce. Coś powiedział, czy chcą jobać, coś. Ona oczywiście nie odpowiedziała nic. Wyciągnął pistolet, zabił ją na miejscu. Wszystko wygląda jak po bombardowaniu. Jakby jakieś bomby wpadły tutaj do środka, przebiły strop i rozwaliły się tutaj na całym w tych salonach.
To bzdura. Tu nigdy nie spadły żadne bomby, nie było żadnego bombardowania. To teren Dolnego Śląska, kraj Szwadnic, powiatu świdnickiego. Tu nikt się nie strzelał i nie bombardował. To był Sudetenland, miejsce najbardziej bezpieczne dla Niemców. To właśnie tutaj ściągano rodziny i rzeczy związane z przemysłem, zakłady z Niemiec, które były bombardowane właśnie tam przez aliantów zachodnich Niemiec. Dlatego ta rodzina spokojnie siedziała i wierzyła propagandzie hitlerowskiej, że Rosjanie tu nie wejdą, że wkrótce za pomocą Wunderwaffe Hitler wygra wojnę i zmieni front na korzyść III Rzeszy. O, proszę. Jeden krok i byłby moim ostatnim krokiem. Dlatego nie zdradzamy lokalizacji. Tu wszystko już jest przegnite, rozprute, rozbebeszone. Idąc tam, lecimy w dół. No, z drugiego piętra, na parter. W 1946 roku wydarzyła się tu też niezwykle ciekawa opowieść. Dziadek mój przyjechał w 1945 roku we wrześniu, tutaj na ziemię zachodnie, dokładnie Jugowice Górne, ale jeździł tą drogą do Świdnicy. W 1946 roku, jadąc na powołanie do służby wojskowej, widział ten budynek i wiele razy do niego zaglądał. Po co? Nie ukrywam i on też nie ukrywał. Wyciągać stąd szaber. Raz wyciągnął stąd kryształy, załadował w worek i jechał do centralnej Polski sprzedać, ale na dachach się jechało na pociągach, ludzie pili bimber, strzelali w powietrze, cieszyli się, że się wojna skończyła i kryształy spadły, poszły, szlak trafił, w pizdu, nie było kryształów. Tak, tak było. I sam mi opowiadał, że właśnie coś musiało być tutaj, mówi, ten dom był jakiś, mówi, nawiedzony, te kryształy wziąłem, zawsze, mówi, gdzieś potem straciłem, coś tu musiało się niedobrego dziać. Oczywiście nie wiedział tego, co ja wam wcześniej opowiedziałem. Ale w 1946 roku, na Wielkanoc wieczorem, jego kolega Stanisław Nosal powiedział mu, że tu w tym domu pali się światło. Oni pomyśleli, że przyjechała ekipa z centrali, która ma go szabrować, a to przecież ich teren. Rewiry na szabrowanie po niemieckich gospodarstw, pałaców czy takich domów dużych właśnie jak ten, były podzielone. Jeżeli ktoś przyjeżdżał, obcy, to musiał się dogadać z tymi, którzy tu byli wcześniej. Jeżeli nie, dochodziły do bijatyk, a nawet i strzelanin. Czasami milicja potrafiła rozwiązać ten konflikt, a czasami sama uczestniczyła normalnie w tym procederze. Informacja. Tu wieczorem pali się światełko. Więc pomyśleli chłopaki z Jugowic Górnych, że to jakaś ekipa przyjechała rąbać to, co ich. Delikatnie wchodzą, pukają na właśnie tych drzwi, a tutaj głos po polsku zaraz. Wtedy pomyślał, to w takim razie nie jakiś Niemiec, to chyba Polak. Otwiera, cześć, Polak czy Niemiec? Niemiec. Ale mówi po polsku. Pomyślałem sobie, mówi dziadek, Volksdeutsch. Jak Volksdeutsch, to go zajebiemy na miejscu. Ale okazało się, że miał dziadka Polaka i uciekł z frontu wschodniego. I maszerował od Rosji po Polskę, mówiąc po polsku, i doszedł do swojego domostwa. I zapytał się, gdzie jest rodzina, bo przyszedł tutaj, a tu już nikogo nie ma, a wszystko praktycznie rozprute i wiatr strzela oknami. Dziadek mówi, że jak ja tu przyszedłem we wrześniu 1945 roku, to już tu nikogo nie było. Na pewno twoja rodzina uciekła przed Rosjanami. Oczywiście nie wiedział tego, co stało się z rodziną niemiecką z 8 na 9 maja 1945 roku. Ten pół Polak, pół Niemiec powiedział tylko, że już dawno przestał wierzyć w Hitlera, a ci, co wierzyli, mówi Führera, to ich kości bileją tam, od Donu po cały wschód. Uwielbiam świadków, którzy opowiadają historię, ale też uwielbiam niemych świadków, którzy nie opowiedzą historii. I na przykład chodząc po tym pałacu w dzisiejszym Urbexie, znajdujemy oryginalne drzwi. Piękne, duże drzwi, oczywiście dębowe, które zamykały ten salon, ze zdobieniami roślin, motywów tutaj kwiatów i oczywiście jeszcze z kolorowymi szybkami, które nikt nie wybił. I teraz sobie tylko człowiek wyobraża przy takiej właśnie wrażliwości na przeszłość, kto był człowiekiem i kto otwierał te drzwi, kto zamykał, być może jakaś służba, być może jakiś lokaj.
Może te kobiety, które zostały tutaj zgwałcone, może ta starsza, którą zabił Rosjanin. Ciężko powiedzieć, czy wierzyli w Hitlera, czy byli w NSDAP, czy byli przeciwnikami. Generalnie podzielili los taki, jak i większość właśnie cywili podczas II wojny światowej. Kiedy w 1946 roku powoływano do wojska mojego dziadka Wojciecha Szczeciniaka, musiał wziąć ze sobą pędzel do golenia, brzytwę, oczywiście mydło, ręcznik, dwie pary skarpet i to wszystko w walizkę i jechał drogą koło tego pałacu, gdzie teraz jestem, do Świdnicy. Tam oczywiście lekarze rozebrali go do naga, sprawdzili wszystko, zapytali się, skąd te blizny. Mówi, po Birkenau, tam mnie SS-mani tłukli, mało nie straciłem życia. A te to po w Balicach, kiedy spadłem z ciężarówki i leżałem w szpitalu niemieckim. Jeszcze raz zbadali całego i stwierdzili, że do wojska się nie nadaje. Dobrze, że w ogóle przeżył II wojnę światową i wszystkie te cierpienia. Niech wraca, nie będzie służył w wojsku. Dla dziadka wojna nigdy się nie skończyła, cały czas w jego głowie buzowała. Cały czas żyła i cały czas toczył jej opowieści. Stąd dlatego dziś ja mogę opowiadać wam sytuacje, które wydarzyły się właśnie w tym pałacu, powiecie świdnickim. Jeżeli zainteresował was ten odcinek, to odsyłamy was również do odcinka innego, Lokator fanatykiem Hitlera. To część historii mojego dziadka z ziem zachodnich. Oczywiście link do tego odcinka znajdziecie w opisie pod filmem. I ci, którzy nas wspierają, mogą sobie również skorzystać z audiobooka, a ci, którzy jeszcze tego nie uczynili, wystarczy nacisnąć przycisk wesprzyj albo link pod filmem i możecie wesprzeć nasz kanał, a dzięki temu jest możliwość odsłuchania audiobooka Faszystowska Mać. Na sam koniec mogę tylko powiedzieć, że warto skorzystać z tej promocji MSI i kupić właśnie cały ten pakiet, jaki dzisiaj wam proponujemy. Do zobaczenia. Serdecznie pozdrawiamy naszych mecenasów. Wspierają nas Wojciech Chojecki, Radosław Burczyk, Wojciech Sroka, Artur Chojecki, Kamil Klarecki, Konrad Słomka, Wojciech Sroka, Grzegorz Barszcz, Bajker Budzyk, Admingo 50, Galicja Production, Sylwester Mysona, Mariusz Tokaj, Marcin Lukomski, Karol K., Małgorzata Sobczak, Michał Folga, Michał Chmielarczyk, Wojciech Byrski, Remigiusz Golanowski, Mirosław Kanak, Anna Kudła, Damian Ślem. Bardzo wam za to serdecznie dziękujemy.